Słuchajcie, jeżeli słyszycie w moim głosie coś dziwnego, od razu zaznaczam. Gardło trochę mnie boli, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Za oknem coraz gorzej, dni coraz krótsze, w kalendarzu trzeci tydzień jesieni. A w skokach narciarskich lato, mimo temperatury, do której bardziej pasuje przeciwdeszczowa kurtka niż klapki. Ale wiecie co, ja nie wiem, nie znam się. Być może w FIS-ie same jesieniary są. Cześć Państwu, Rudek z tej strony. A tym odcinkiem kończymy lato 2023 w skokach. Co za tym idzie, szósty sezon letniego punktu HS. Panowie letnią porą skaczą na Vogtland Arenie prawie nieprzerwanie od 2006 roku. Zliczając dla was statystykę dla największego Polaka, byłem nieco zdziwiony, bo nie ukrywam, myślałem, że Adam Małysz w latach 2006-2010 nazbierał sporą ilość punktów i będzie mógł walczyć o prym w tej klasyfikacji. A tu klops. Największym Polakiem na skoczni umiejscowionej w Saksonii staje się Kamil Stoch, który jako jedyny w swoim dorobku uzbierał powyżej 400 oczek. Dokładnie 401. Zapraszam do zapoznania się z dokładną tabelą. Teraz będzie pora na wasze komentarze. Najpierw je muszę kurwa znaleźć. Czy myślisz, że Sabir Jarmuminow zapunktuje kiedyś w swojej karierze? Sabr ma już na koncie punkty. Fakt, letnie, ale jakieś tam są. Ciekawe, kiedy FIS w końcu zmieni ten przestarzały przepis o tym, że jedna kwota narodowa może być przez sezon letni dla kraju. Wiecie co, jak mam być szczery, to jeśli chodzi o ten przepis, to nie zdziwiłbym się, gdyby patrząc na potężne zaplecza krajów germańskich, w kwalifikacjach do zawodów startowałoby po 100, po 150 skoczków. A i zdarzyłyby się same konkursy, gdzie 50 składałaby się tylko i wyłącznie z niemiecko-austriackiej stawki, więc problemów ze skokami akurat tutaj bym się nie dopatrywał. Warto byłoby pomyśleć o tym, aby FIS zaczął promować naprawdę skoki w krajach, w których kiedyś było dużo skoczków i w których kiedyś odbywały się jakiekolwiek zawody, na przykład Bułgaria. Myślę, że warto byłoby pomyśleć o jakimś koledze albo koleżance dla Władimira Zograwskiego, bo ten ma już, nie wiem, na przykład trójkę z przodu i nie zdziwię się, gdy zakończy karierę, to Bułgaria może na dobre zniknąć z mapy świata skoków, a tego chyba nikt by nie chciał. Vogtland Arena to nie jedyny obiekt, który istnieje w Saksonii. Tradycje uprawiania skoków narciarskich w tym regionie sięgają już dwudziestolecia międzywojennego, gdy wybudowano Karl Seidel Schanze, która w 1958 roku została przebudowana i nazwana na cześć wzgórza Aschberg w dolinie Steinbach, na którym się znajdowała. 102-metrowa Große Aschberg Schanze już nie istnieje i miano największej skoczni w tym regionie Niemiec od sierpnia 2006 roku dzierży Vogtland Arena. Punkt K to 125, a HS to 140 metrów. Jej rekord letni jest jednocześnie najdłuższym skokiem oddanym w oficjalnych zawodach najwyższej rangi letnich zawodów. W 2019 roku Mariusz Lindwik, lądując na 148 metrze, uznawany jest za nieoficjalnego letniego rekordzistę świata w długości lotu narciarskiego oddanego na igielicie. Po weekendzie na Aigner Schanze liderem klasyfikacji generalnej letniego cyklu nadal był Władimir Zograwski, a jego przewaga nad drugim Gregorem Deschwandenem wynosiła zaledwie 34 punkty. Oznaczało to emocje i niesamowitą walkę do końca. Trzeci Renni Kaido był już praktycznie pewny tego trzeciego miejsca, bo czwarty Żyła tracił do niego 109 punktów. 56 zawodników w stawce, co oznaczało, że musiały rozegrać się kwalifikacje. W końcu nie musieliśmy czekać na światową czołówkę, co oznaczało, że poza pojedynkiem Deschwandena z Zograwskim mogliśmy w końcu podziwiać gwiazdy. Boże, Granerud, Kobayashi w końcu mogli skakać. Fakt, Kobayashi skakał już tydzień temu, ale wiecie o co chodzi. Ja czekałem na to. W polskiej kadrze zabrakło niestety Stocha, ale mieliśmy nadzieję, że młodzi wreszcie coś pokażą. Pierwszy trening wygrał Zograwski.
Kozłowski przed Geigerem i Czofenigiem. Słabo Polacy, Deszwanden i Nikaido. Drugi to już wygrana Ryoyu przed Deszwandenem i Granerudem. O 19 rozpoczął się kwalifikacje, a wraz z nimi wreszcie skoki poza 140 metr. Eliminację wygrał Kraft przed Tande i Czofenigiem. Czwarty Ryoyu, piąty Kubacki. Do grona Nakamury, Walto i dwóch Rumunów dołączył również Paweł Wąsek. Reszta naszych tak średnio najeżdża. Dzień później już 51 pretendentów do punktowania zgłosiło się na skoczni, aby przejść totalnie dziadowską serię próbną. Jak się tak w sumie spojrzy na te odległości, to... I mean, it's alright, like... Aczkolwiek jak zestawimy z nimi decyzję jury o żonglowaniu belkami między 10 a 17, to... It's the biggest piece of dog shit. Okej. Okay. Pora na zawody w wyciąganiu chu... Serio, może nie było aż tak źle jak rok temu, ale mając na uwadze fakt upadku Aleksandry Liutit z damskiego konkursu, można było spodziewać się praktycznie wszystkiego. Na przykład tego, że jak odwrócisz tabelę, to Polak na czele. Kacper Juroszek, jego 51. lokata. Coś wspaniałego. Uwierzcie mi, że jakby skakało 50, to on by się nawet nie dostał w ogóle do pierwszej serii konkursu. Poza drugą rundą również chwaleni ostatnio Imhof, Herl, Wasiliew czy Nikaido. Po pierwszej serii liderem był Dawid Kubacki, ale ostatecznie skończył na drugim miejscu, przegrywając z Manuelem Fettnerem. Trzeci był Czofenik. Z Polaków zapunktował jeszcze tylko Piotrek Żyła, który ostatecznie skończył na 17 miejscu. Do końca ważyły się też losy wygranej w generalnej klasyfikacji. Wladimir Zagrawski odparł atak Deszwandena, przesuwając się z 13 na 11 pozycję. I to on ostatecznie został zwycięzcą letniego cyklu Grand Prix. Skoro wiedzieliśmy już praktycznie wszystko, to został nam tylko nic nieznaczący mixt dla Tomasa Turnbichlera i Haralda Rodlauera, tak bardzo nieistotny, że skakali Wąsek i Zniszczą wraz z Natalią Słowik i Janną Twardosz. W próbnej dobrze skoczył jeszcze Wąsek, ale w konkursie te skoki były już na tyle mierne, że nasi byli drudzy. Od końca wygraliśmy tylko z Rumunami. Wygrali Niemcy przed Japonią i Austrią. Nieoficjalnie zwycięzcą zostałby Daniel Czofenik przed Martinem Hamanem i dwójką Andy Wellinger i Halvor Egner Granerud, którzy swoimi skokami nieoficjalnie zajęliby ex aequo trzecie miejsce. Podsumowując, 604 punkty pozwoliły Zagrawskiemu zdobyć historyczny dla bułgarskich skoków narciarskich sukces na arenie międzynarodowej. Wladimir jako pierwszy i miejmy nadzieję nie jedyny skoczek z Bułgarii wygrywa cały cykl najwyższej ligi skoków. Jednak trzeba oddać, że walka z Deszwandenem była czymś emocjonującym. Nie jestem pewnie jedyną osobą, która kibicowała im obu. Jeżeli nie, napiszcie w komentarzu, czy wy też kibicowaliście obu. Najlepszym Polakiem zostaje ostatecznie czwarty Żyła, a na piąte miejsce awansuje Dawid Kubacki. Polacy ostatecznie zdobywają tego lata 927 punktów i zajmują trzecie miejsce w letnim Pucharze Narodów. Wszystko niby fajnie, wszystko niby spoko, ale martwi mnie to, że po dobrym lipcu i solidnym sierpniu przychodzi wrzesień, jesień i październik, a młodzi nie dojeżdżają. Fakt, Zniszczą już bardziej pasuje do naszej starszyzny, ale Juroszek, Wąsek i reszta musi zacząć wreszcie skakać na odpowiednim poziomie. Nie możemy cały czas polegać na starszych i utytułowanych już skoczkach. Nawet jeśli mówią, że nadal mają ambicje i wielkie plany na zimę, to parametrowo mogą już nie doganiać reszty. Pamiętajmy, Noriaki Kasai w skokach jest jeden. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że Fettner, Stoch, Żyła czy Kubacki będą w stanie wejść w jego buty i grubo po 40 bić się z takim, nie wiem, Granerudem, Kobayashim, czy jakimś innym skoczkiem, który okaże się wybitny w jakimś tam sezonie, jak równy z równym. Skok weekendu to 138,5 metra Manuela Fettnera, co oznacza, że zawodnikiem weekendu zostaje Manuel Fettner, a zaskoczeniem weekendu Martin Hamann. Słuchajcie, to koniec letniego sezonu punktu HS w tym roku. Nie wiem, czy zrobimy to w ramach, wiecie, takiego specjalnego punktu HS, czy zrobimy to w ramach takiego kompendium wiedzy, jak robiliśmy swego czasu o takim ultramaratonie w Zakopanem, gdzie w ciągu weekendu odbyły się dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego oraz dwa konkursy Fiskap. Nie wiem, musimy jeszcze zdecydować. Jeżeli chcecie nam coś zasugerować, napiszcie oczywiście w komentarzu. Ogólnie wygląda to tak, że najprawdopodobniej
listopada będziemy oficjalnie zaczynali zimę na kanale. Co też oznacza, że będziemy starali się wrzucać częściej filmy. Jak nam to wyjdzie, nie wiem. Wiem jedno, że pierwszy zimowy odcinek Punktu HS obejrzycie dopiero gdzieś za 1,5 miesiąca. Mówił do was Rudek, na razie, cześć.